spływ ma nachodzić na poszycie, a tutaj poszycie ma nachodzić na ten spływ, tak żeby to było jakieś 8-10 cm, a tutaj żeby było tak z 20. Tak, najpierw robicie dół, przypominam, potem boki, tak żeby boki spływały tutaj sobie na ten dół i reszta na pokrycie i góra, żeby spływało to na boki. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dalej o kominie, tym razem o obróbce papą i gontem. Tutaj może nie cudownie, ale poprzyklejałem membranę naokoło, żeby nie było jakiś dziur, więc jak coś tam nie będzie przeciekać, no to będzie sobie spływać tą membraną w dół, ale zajmiemy się kryciem głównym. Gontem podchodzimy jak najbliżej do dachu. Cała reszta będzie dodawana później, więc od dołu dotąd, a wszystko to, co jest po bokach i od góry, będzie potem. Teraz tak, tu sobie możecie, jeśli Wam znajdzie to tak, żeby nie odstawało za bardzo, natnijcie sobie ten kawałek, troszkę można odgiąć, żeby przelegał i nie przeszkadzał, z tym drugim tak samo. Ucinacie kawałek papy, jakiejś grubej, wytrzymałej najlepiej, na szerokość komina, plus jakieś tam po paręnaście centymetrów na boki, w górę tak z 15 cm i w dół około 20, więc przynajmniej te 35 powinno mieć na szerokość. No tu komin ma około 50, a ja uciąłem pasek na 70 chyba 9. No dobra, to trzeba będzie przyłożyć, podocinać, więc ja dopiero jak dotnę, przystawię, to Wam będę tłumaczył co i jak. No to mogłaby być papa termozgrzewalna, niestety nie ma, więc po prostu będziemy to łączyć taką oto taśmą butelową, którą też łączyłem obróbki blacharskie, no i potem sobie to uszczelnimy uszczelniaczem dekarskim. Papa przycięta w taki sposób. Tutaj przyjdzie następny kawałek obróbki, a na to już będą nachodziły kolejne gonty. Tak samo z tej strony. Jak sobie dotniecie, warto jest dla utrzymania wymiaru walnąć sobie gwoździk tutaj. Teraz już wiadomo, gdzie te narożniki wypadną. Tak samo z tej strony. Klejcie tę taśmę, wcześniej sobie wyczyście ten komin, wyczyście papę, odrywacie ją. I przyklejacie. Tylko chcę to zrobić dokładnie, więc nie będę robił jedną ręką, no ale zaraz będziemy tak rozmawiać o bokach, więc zobaczycie, jak to wyszło. Boczny pasek. Tu jeszcze brakuje nam doklejenia tego, ale ma tak wyglądać, że to jest docięte tutaj wzdłuż tej linii, przyklejone tam taśmą, tą dekarską, tutaj wzdłuż też to jest doklejone. Tutaj na to najdą gonty, tutaj już nie, ten spływ ma nachodzić na poszycie, a tutaj poszycie ma nachodzić na ten spływ, tak żeby to było jakieś 8-10 cm, a tutaj żeby było tak z 20. No to mamy nawet tego więcej, no ale jak najdzie gąt, to się troszkę zmniejszy, robi się takie korytko akurat, żeby sobie to spływało. I tutaj górą też mamy nałożone, rozcięte. Muszę teraz zrobić drugą stronę, z której będzie dokładnie tak samo jak ta, nie? Tylko robicie lustrzane. No i zajmiemy się tyłem. Z tyłem troszkę będzie więcej zabawy, a to wyjdzie w praniu. No i dobra, jeśli chodzi o papę, to jest to zrobione. Problem jest taki, że jest dosyć chłodno dzisiaj i nie trzyma się dobrze ta taśma butelowa, ani też nie ma zbyt dobrej konsystencji ten cały uszczelniacz dekarski, więc tyle ile mogłem, to zrobiłem. Tutaj to się nie trzyma za dobrze, ale to też nie jest ostatnia warstwa, nie? Tu jeszcze idzie taki, albo zrobię taki cokolik, czy cokolik, no taki kapinosik na to, albo też wszystko pójdzie w styropianie, siatce i kleju, i ten styropian najdzie trochę na tę papę. Jeszcze nie zdecydowałem, ale na pewno to nie jest ostateczna wersja, nie? I tak trzeba ten komin jakoś wykończyć. Tył
tutaj jest ważne, żeby zrobić troszkę większy ten łuk. Niektórzy podkładają tam jakieś kliny ze styropianu albo z drewna. No z drewna tutaj nie można przez kwestię odległości. Styropian nie wiem, czy jest niepalnym materiałem. No w każdym razie tutaj udało się to zrobić no z samej tej papy. Ona jest bardzo gruba, ale też jest elastyczna nawet w tej temperaturze. Chociaż żałuję, że nie zrobiłem tego jak jest troszkę cieplej. Czyli tak, najpierw robicie dół, przypominam, potem boki, tak żeby boki spływały tutaj sobie na ten dół i reszta na pokrycie i góra, żeby spływało to na boki. Tutaj gąd będzie dochodził gdzieś do tego miejsca i tutaj gdzieś do tego też zobaczę, jak te paski poszczególne będą mi wychodzić. Też nie chcę tego po prostu wziąć bez sensu. Może akurat wyjdzie tak, że będzie dobrze, czy to będzie 3 cm w jedną, czy w drugą. Nie ma to aż takiej dużej różnicy. No kurczę, nie trzyma ta taśma teraz. Może faktycznie muszę poczekać, aż troszkę będzie cieplej. No nie będzie to niszczało, na pewno może to sobie troszkę poczekać. Tutaj też, tam muszę podkleić ten kawałek. No to nie może tak odchodzić. No a te boki będę sukcesywnie no zabijał tym ostatecznym kryciem. Ponieważ ten komin to jednak było duże wydarzenie. No widzieliście odcinek, ile mi czasu, nerwów i energii zeszło na to, szczególnie na tę cholerną betonową płytę kilkudziesięciokilogramową. No ale już jest, no, można pójść tym dachem dalej, porobić te wywieczniki, kalenice zamknąć i zająć się tym, co najważniejsze, czyli wykończenie w środku. Nie mogę się zająć tym, co w środku, dopóki nie pozamykam takich elementów, no bo to na przykład będzie ciekło. Nie ma sensu robić izolacji dachu czy ścian, skoro to może nawilgać. No, także w tym odcinku to tyle. Następny pewnie będzie z gątów pewnie coś. No zobaczymy. Widzimy się i tak za tydzień, jak co tydzień w piątek o godzinie 18. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Dajcie jakiegoś lajka. Na zachętę. Do usłyszenia. Hej.